Ale cześć, siema, ja jestem oczywiście Batonetin 2 i zapraszam Was do kolejnego nowego odcinka. Oczywiście na starcie konkurs na smocze mety, czy wy osoby wygrają. Oczywiście SMki nadaje administrację na Wasze konta. Wybierają to oczywiście tylko zostawienie suba na kanale, łapy w górę pod filmem oraz komentarz zawierający Wasz nick z gry. Oczywiście wyniki będą podawane tutaj w tym teraz miejscu na ekranie, Wam się wyświetlają. No i klasycznie 150 łap w górę pod tym odcinkiem i kolejny odcinek wpada o jeden dzień szybciej na kanał. Zapraszam serdecznie do odcinka. Miłego oglądania. No i dobra, widzowie, dobijamy sobie właśnie 55 i 3 kulki. Oczywiście 3 kulki po to, żeby mieć tutaj jeszcze mieć możliwość dodania dodatkowych 3 punktów w statystykę. No, statystykę to oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, full siła, full zręka. No i tam parę punktów jeszcze witaj z rozdanych. Dobra, hop, rozdajemy. I teraz tak. Trzeba antyexpo kupić. Czekajcie, gdzie ten antyexpo będzie. Modyfikacja, rozwój, tu będzie chyba tak. Tutaj sobie rzucimy. Hop, zablokowane. I klikniemy sobie tak. Jeszcze pomyślałem, że totalnie for fun. Klikniemy sobie tą skrzynię wodzarków. Może ten amulet kiedy by poleciał. Wątpię, bardzo wątpię. Ale no może, kurwa, zresztą. No, klikniemy tam. To nam szkodzi. 30 korów rzadkich, oczywiście to tam poleci gdzieś na bok. 30 korów, 30 kredytów kluczy. Masz moneta. Wow, to naprawdę teraz gówno, jak nie wiem, 40 korów surowych. 30 kredytów kluczy. Masz moneta. Kurde, no daj ten amulet hydry, no mogłoby dać. Mogłoby dać, dobra, to jeszcze jedno kliknięcie. 9 surowych i ostatnie kliknięcie. 12 korów surowych, kurwa, no. Szkoda, szkoda. Dobra, jeszcze sobie pierdolniemy te 500. Jeszcze te 500 ze serca pierdolniemy. No musi ten amulet kiedy. O, 20 fioletowych smoczych kwasów, spoko. Kory surowe to raczej bym nie chciał. Mi tutaj szybkość też raczej bym nie chciał. Po śpiechu przesadzam się, ale nie dzięki. I ostatnie kliknięcie. Kory surowe, kurwa no. Ciężko z tym latem o. Dobra, jeszcze pierdolniemy, bo już bo nie mogę, widzowie, nie wytrzymał. Fioletowe smocze fasole, spoko. Czapustkę tu na spoko. Mroźna przepustka już niedobrze. Surowe kory chujowo. 20 krętych chujowo. 100 rosek. Pytanie, jaki rosek? Dziesiątek na 3 minuty, czyli gówno. 100 białych rosek. Kurwa, jakie to rosy? Setki na 3 minuty, ale gówno. Coś kurwa tego amuleta hydry nie chcę dać, widzowie. Ale czuję, że gdzieś tam jest. Jest w tej skrzyni, gdzieś się ukrywa. Na samym dnie i trzeba go, wiecie, trzeba go wyciągnąć. I tym kliknięciem, takim mocnym kliknięciem go wyciągniemy. Z pizdy chyba go wyciągniemy. Nie, no tragedia, widzowie. Jedno, 2500 SM przyklikamy. Tragedia, fuj. No i w sumie, zanim jeszcze widzowie przegląda te shopy, to bardzo ważna rzecz, mianowicie skille. Jak sobie rozdamy skille, bo to też jest w sumie taki dosyć ciekawy temat. Na pewno wirek, myślę, że tutaj zdecydowanie pójdziemy sobie w ten wirek. Oczywiście na 17 punkcie na nerwi zawsze wpada nam jeden skill. Tak jak widzicie. Wirek, myślę, że zdecydowanie poleci sobie ten skill do P. Czyli będzie trzeci skill na P. I jak dalej? No mamy 3 punkty. Mamy 3 punkty, więc i tak szybki atak nie wbijemy na M1, więc proponuję tutaj chyba rozdać sobie tak. Jeden punkt w krycie, 2 punkty w szybki atak, czyli będzie to wyglądało właśnie następująco. No i wydaje mi się, że będzie to spoko rozdanie. Będę teraz ten wirujący 4 od razu sobie wbić na P, żeby nie zapomnieć o tym. No i dobra, widzowie, odbieramy sobie nagrodę właśnie za misję Księgi Klątw. Przypomnijmy sobie, co tam było do odebrania. Aha, szybkość, a ja dobra, szybkość ataku i są stałe bonus. Szybkość ataku plus 5%, silne przeciwko potworom plus 5%. Oprócz tego jakieś tam przywołania, sukna, perły, yangi. No spoko, dobra. Kolejny biolog to oczywiście pamiątki po demonie, z tego co pamiętam. Tak jest, 15 sztuk, dobra. Idę sobie to kupić, oddać, wydropić kamień i widzimy się już u Bego po nagrody. Tak sobie, wiecie, przypomnijmy, jakie tam nagrody były do odebrania za te poszczególne biologi. No i dobra, widzowie, wjeżdża sobie nagroda za pamiątki po demonie. 70 defa, niebieska perełka, jakaś tam ewentualna skrzynia półkrzyżysta i delikatne sukno. Skrzynia półkrzyżyca, z której może wydropić pierścień półkrzyżyca. Wydropi pewnie nie. Obrona Boga Smoków, tak myślałem. Dobra, szybko grać i wylepszony dosyć ładnie poszedł. Jaka różnica będzie tutaj, że prezentuje? Jeśli chodzi o HP, 1050 HP więcej.
A jakaś tam odporność na błyskawice. Jeśli ta odporność na błyskawice działa na skille Hellera, no to 7% jest tej odporności więcej. Dobra, czekajcie, nie wytwarzanie, tylko tutaj trzeba, czekajcie, poszupiki nastawione. Dobra, kurwa, jak już nawet nie zrobić lepiej, przepraszam bardzo. Sklepik, smocze cęgi, hop, granat, hop, niewyciągnięty, granat, hop, jest w kole, dobra. 1500 HP, 1050 HP, mamy więcej. Czy było warto dla 15 wodnów? Zdecydowanie nie. Nie na tym poziomie postaci, ale kupiłem i włożyłem tylko i wyłącznie przez to, że kupiłem ten granat okazjonalnie. No nie oszukujmy się, 15, bo no teraz ten granat dać wyborny i to do miksu, no to jest raczej ciężki tutaj zakup. W sensie ciężko znaleźć takie coś, także jakoś jeszcze to przeżyję. Dobra, jedziemy z nim. Pokrycie. 13k. Mały ekwipunek ogólnie gość. O, nie bijemy akurat super dużo. To czemu on spierdala teraz? I nie ma opponenta. No! Trochę bije ten dagger. Dobra widzowie, wpadł mi tutaj teraz dosyć taki fajny pomysł do głowy. W sensie mi padł. To mnie to jeden z widzów też mi tak doradził. Żeby kupić sobie rubin wyborny, ale o, coś takiego, czyli wartość, odporność, obrażenia, obrona. Dlaczego? To jest średnie na moim etapie i tak te hity, tak jak widzicie, jakoś dużo nie zadają damage'a, a przy okazji, no dla tutaj jest 90 wartości ataku, plus do tego 3 siły. No i przede wszystkim ta odporność, obrażenia. Przed chwilą biłem się takim bodziakiem, ogólnie jak się bije z czy to z bodziakami, czy to z WP-kami, no to strasznie te postacie biją z hitą na tym niskim levelu. O, tutaj ten bodziak na przykład przed chwilą się z nim biłem, to jak mi struty polił te hity, to powiem wam, no łeb urywa. I tutaj właśnie wyhaczyłem takiego rubin, wartość, odporność, obrażenia, obrona. I myślę, żeby kupić sobie taki rubin, też byśmy sobie wyciągnęli wartość średnie, czyli ten sobie wyciągniemy, sprzedamy, wystawimy za tyle, co kupiliśmy, czyli za 38 wonów. Ten sobie kupimy, czyli dołożymy niecałe 20 wonów tak naprawdę do budżetu. No tak, 20 wonów tak naprawdę dołożymy, a będzie 90 wartości więcej i ta odporność na obrażenia. A te średnie to i tak mówię, i tak, ja biję cały czas z zoomkami. Później na 75 levelu, do w ogóle do 90 levela, póki bez duchów nie ogarnę na 90 levelu, to będę bił pewnie z czakramami, zoomkami. Także myślę, że taki rubin sobie póki co kupić i taki rubin sobie wsadzić. Także tak chyba zrobimy, a ten się po prostu sprzeda za 38 wonów i no i finalnie 20 wonów dołożymy, a będzie fajny rubin nowy. I myślę jeszcze nad szafirem, czy wkładać wybora 3 razy silny za 100 wonów, czy kupić sobie na przykład za 120 wonów od powoju, od ninja silny sura, a ewentualnie znaka 3 razy od pokupić surą, tylko że znak 3 razy od surą kosztuje 90 wonów najtańszy M1 i to jest tylko jedna sztuka, więc to jest ciężki dylemat. No pewnie pójdziemy raczej takiego wybora od powoju, od ninja silny sura, tak mi się wydaje, że będzie no najlepiej po prostu pod PvP, pod no ogólnie pod PvP głównie, bo to wiadomo, postać pod PvP jest głównie Remena. W przyszłości gdzieś tam dopiero będziemy myśleć o jakichś zadymkach. Dobra, bo nam przerabiamy, hop. Wartość ataku, obrona, odporność na obrażenia jest wyborny. Kupujemy sobie, hop. Tego sobie oczywiście wyciągniemy, tego sobie zaraz ulepszymy. I tego wystawimy na shopa. Dobra widzowie, walnijmy sobie tutaj PvP z BM-em 55 level. Aczkolwiek no, trzeba podkreślić, że chłopak mówił, że nie ma kadeni nawet w broni. Także no raczej będzie bez szans. No i przy okazji tutaj sprzedał się ten rubin znak z shopu. Także 39 sobie wypłacamy. Oczywiście do tutaj budżetu wraca. Dobra, hop medal, hop to. No wydaje mi się, że ciężko będzie miał tutaj sura BM. No odpalimy oczywiście rozkę na magię w końcu. Dobra, EQ trzeba na magię, hop, tutaj na magię i kadesury tutaj mam. Dobra, pytamy się, czy jest gotowy. Dajemy zgoda. 15 KHP ma, no to ciężko będzie miał chłopak. Chociaż kurwa coś tam bije. Ale nie, no bez szans raczej. No wydaje mi się, że nie będzie miał szans z tym BM-em. No niestety tego nawet kadę ninja nie ma, ale no właśnie, jak nie ma kadę ninja, to bardzo dużo mi uderzył. Muszę przyznać, że naprawdę bije sporo ten BM. Dobra.
Jedziemy. Stopienia kości. Jest znak. Paliło. Jest znak. Jest znak. Ej, dobrze ogólnie. Mix. No to kurwa, na wyborach hopie. Hop, paliło. Mix i na wybora paliło. I mix. No, trzeba by dokupić znaka jednego. Jeszcze przepolić to na wybora. Dobra, uwaga. Czepiemy. Podejście. Fajne podejście. No i chuj. Blok, unik, cios krytyczny, przed perf. No i nie wiem co zrobić z perfem. To jest ciężki temat. Nie ma aktualnie na rynku żadnego do kupienia wybornego perfa. W sensie perfa, perf jest, ale z unikiem. Ja nie chcę z unikiem, tylko blok kryt trzycie. Nie wiem czy nie wpierdolę tego znaka póki co. No bo tak, jadeit kupiłem perfa, diament kupiłem perfa, szafir kupiłem, no, powiedzmy ok, odpowiadam pewnie za silny sura. No i dobra widzowie, wylatuje kilka nowych rzeczy na postać. Zacznijmy może sobie od ekwipunku, to tutaj nowego sobie podziałałem, mianowicie wleciały nowe trzy bronie do ekwipunku, już wam prezentuję dokładnie jak to wygląda. Więc tak, pierwsza broń to żebrowy nóż, który sam wymieszałem, 22% obrażeń umiejętności i 6 z ręki, piękny żebrowy nóż, który w ogóle później kupiłem za 250 kg. Także okazja w chuj. Kolejny żebrowy nóż 16, umek 5, ruda 10, 3 KD Ninja to jest wsadzone. I trzecia sztuka 15, umek 8, trucia 10, ruda. Także takie trzy parę żebrowych noży póki co mam. Na szamana na razie nie przygotowywałem. Może przygotuję, jeszcze zobaczę. Dobra, a zmianki sobie schowam tylko jeszcze. I teraz tak, alchemia. Co przygotowałem sobie do alchemii? Na pewno diament jest przygotowany, na pewno jadeit jest przygotowany, na pewno szafir jest przygotowany i na pewno jest matowy ametyst przygotowany, tutaj dwa razy niwelacja. No i tutaj z onyxem tutaj jeszcze takie będzie pewnie ale zaraz zobaczymy. Najpierw tak, najpierw trzeba widzowie wyciągnąć poprzednie kamyki, więc tak, mamy do wyciągnięcia raz, dwa, trzy, cztery kamyki, więc tak, zacznijmy sobie od jadeitu. Udało się wyciągnąć, fajnie, bo to perfect był. Szafir, nie udało się wyciągnąć, dobra, to teraz może onyx. Udało się wyciągnąć, no i teraz pytanie, czy się diament uda wyciągnąć. Diament najważniejszy, nie wyciągam tymi cęgami z dreamshopu z racji, że no obecnie to chyba jeden taki jeden KSM to tyle co taki znak diament perf, także no nie będę ryzykował. W sensie wolę zaryzykować te parę wonów, nawet te parę wonów być w plecy, a zaryzykować, także pod kontencik i niestety, ale w pizdę, jak zwykle. Dobra, diament, hop, wyborny diament dookoła siedzi, wyborny jadeit perf, również plus 6 jest skrzydku ulepszony, hop, dookoła siedzi. Wyborny szafir również plus 6, hop, dookoła siedzi. I teraz tak, jeśli chodzi, a jeszcze ametyst, oczywiście matóweczkę również sobie wkładamy, hop, siedzi w kole elegancko. Jak widzicie, 5% siła ciosu krytycznego, 4% rozumiedzacji i 3 niwelacji odporności na magię i 3% niwelacji bloku ciosu. Jeśli chodzi o onyx, na razie posiadam coś takiego, czyli ten onyx, co ja wykręciłem gdzieś tam poprzednio na klipach. Bloku nicios krytyczny. Chciałem kupić wybora, ale no nie ma obecnie żadnych onyxów, także póki co ja sobie wsadzę tego znaka. Póki co tak, żeby był, a przyszłość wymienimy oczywiście na wybora. Dobra, idę się złapać takim jednym ziomkiem teraz na PvP, wymienię, zobaczymy. A jeszcze amulet Hedry kupiłem w ogóle tak z odpału. Idę się złapać jednym ziomkiem M1, zobaczymy czy będę miał jakieś szanse, bo tam ziomek też chyba na wybornej alchemii stoi.